Siema, z tej strony Dim2 i dzisiaj zapraszam Was na YouTube'owy podcast. Czyli trochę gadania na różne tematy, a głównym tematem jest to, co zdarzyło się kilka tygodni temu, czyli GF kontra Privy. Trochę czasu od tego minęło i powiem Wam, że zauważyłem jedną małą rzecz. To zadziało się tylko raz. Nic więcej się nie zdało. Nic więcej. Zero. Nul. Popatrzyłem sobie na kanały większych youtuberów, mniejszych youtuberów. Privy są, były, trochę zniknęło i nagle się pojawiły, więc no powiedzmy, że wojna z privami skończyła się na jednym ataku. Nie, na jednej bitwie, która została sromotnie przegrana przez GF, można tak powiedzieć, bo privy były, będą i raczej się ich nie da wytępić z YouTube'a, bo no, nawet sobie zobaczcie, ile jest filmów z Metin 2 Priv. Wpiszcie sobie w YouTubie na górze. Metin 2 Priv. Wyskoczy wam masę, multum tego, naprawdę. Tak dużo, że zastanawiam się, czy GF w ogóle wiedziało, co w pewnym momencie zrobiło, czy tak po prostu strzeli, a zrobimy jedną z jednego straszaka, jedni się wystraszą, drudzy nie. No tak, trochę niektórzy pokasowali filmy, inni ukryli. Jedni wracają, drudzy nie wracają. Jedni nawet nie przejęli się tym, co GF robi i wiecie, mieli na to cały czas wywalone. Można tak to ująć. Pozdrawiam Żabku. On chyba cały czas nagrywał, nawet nie kasował filmów, nie ukrywał, cały czas coś gdzieś tam wrzucał. Natomiast co do reszty, no gdzieś tam odcinki z Privów się u nich pojawiają. Nie można powiedzieć, że nie gdzieś, te odcinki cały czas się pojawiają i cały czas to się kręci. No cóż, tak jak wspomniałem wcześniej, GF nie za wiele, jak widać, może i niewiele robi w tym kierunku, żeby coś się zmieniło, zadziało w kierunku tego, że Privy zniknęły z YouTube'a. No jak widać, nie zniknęły. I myślę, że niedługo, za jakieś 2-3 tygodnie, gdzie wszyscy zapomną o tej całej akcji z banowaniem filmików, kasowaniem filmików przez GF, to znaczy nie ten co przez GF, co przez YouTube, zostanie zapomniane i wszyscy wrócą na swoje stare tory, czyli myślę, że do wakacji będzie, wiecie, no nawet nie, myślę, że do końca maja będzie taki motyw, że no na YouTubie na razie nie nagrywamy, ale przyjdą wakacje i wszyscy się okażą, że wszyscy zaczną nagrywać z Privów. Ja tak nie mówię, że tak może nie być, ale pewnie tak będzie, więc tutaj nawet nie macie co się zastanawiać, tak będzie na 100%. GF tylko jedną akcję tak strzeliło, więc myślę, że jakby zrobili cały czas, widzą film z Priva, zgłaszają, to wtedy może to by jakoś działało. Jednak moim zdaniem Privy mają się na tyle dobrze, że no powiedzmy 2 tygodnie bez youtuberów wytrzymały bez najmniejszego problemu, bez jakichś spadków. Czy PL zyskał na tym? Wiecie co, był teraz event. Ja tego nie zauważyłem. Kompletnie tego nie zauważyłem. Po prostu mała ilość graczy wieczorami, no to norma. Naprawdę, ja czasem wchodzę tylko przeczytać Q i widzę, że o Jezu, jest 20, tutaj jest 15, 16 osób na CH1 i 30 sklepików, w których praktycznie nic nie ma, bo nawet żeby kupić jakiś kut, trzeba jechać do Gino i tam cokolwiek szukać. No taka jest niestety prawda i smutna prawda. Niestety metin2.pl jeszcze bardziej umiera i myślę, że jeszcze będzie bardziej z tego względu, że no cóż, teraz był event. Przed chwilą mogliście oglądać jakieś tam podsumowanie z niego, takie moje. Niestety nie było dropienia, nie było expienia, to było tylko podsumowanie takie głosowe. No i za ciężki ten event był. Na pierwszy level nie miałem tam kompletnie szans. No, co z tego, że dali te nowe bronie? Jak języku plus 6 z buffem, bo czekajcie, to nie pamiętam, czy on ma 50% czy 40%, chyba 50% ma na P, tak, po 50%, no i co z tego, czy 49 i coś tam, bo nie ma przetopu jednego, więc tak to mniej więcej wygląda. I co z tego, jak nie może uznać taka postać 11 level, to jest trochę paranoja, no ale cóż. Plusem jest to, że gdzieś tam, jeśli ktoś mógł zacząć, bił dziesiątki, bił dwudziestki, gdzieś cały czas tą postać sobie wzmacniał, to w pewnym momencie dawał sobie radę, bo już trzydziestki były o wiele łatwiejsze od dwudziestek czy dziesiątek. Naprawdę. Trzydziestkę bijecie trzydziestką bez najmniejszego problemu, z jakimś lipnym punktkiem, wystarczy wam jakiś FMS plus 6, bo chyba piłem plus 7, piłem 20 parę średnie i bez problemu się trzydziestkę zbije, a dwudziestkę zbić 11 czy 12 to już jest niefajne. Co do samego tematu podcastu, pewnie zauważyliście, że teraz jest seria z Assassin's Creed oraz test Skyrim. Test Skyrim przyznam, że do 3 maja. Tak, do 3 maja będzie cały czas na kanale dostępne i będziecie mogli sobie oglądać, ile wlezie. Będą po 1-2 odcinki dziennie. Czasem się chyba starzy 3, w majówkę będzie całkiem sporo tych odcinków. Natomiast jest jeszcze jedna sprawa co do metin2.pl. Pewnie jeśli oglądaliście mój filmik z podsumowaniem, to wiecie też jedną małą rzecz, że zrobiłem sobie piękną listę. Dobra, listę zrobiłem sobie już żeby właśnie jak skłamać, w styczniu, połowie stycznia, nie, może trochę wcześniej niż w połowie, trochę wcześniej, gdzieś
koło 10 stycznia. Tak jakoś wyszło, że zrobiłem sobie listę filmów z PL-a, które gdzieś tam chciałem nagrać. Lista z listy, bo szczerze z tymi filmami wstrzymywałem się całkiem sporo czasu i długo czekało na to, żeby się to gdzieś tam pojawić. Natomiast obiecuję solennie, że jeśli te filmiki, które teraz nagrałem, które będą się pojawiały od jutra do niedzieli, przyjmą się na kanale, to zrobię całą resztę. A cała reszta to jest ponad 75 filmików. Można? Można. No tylko zależy, czy wam się spodoba ten pomysł, co ja wam właściwie dam tutaj od jutra do niedzieli te filmiki będą wrzucane, a potem będę się zastanawiał, co dalej, czy w poniedziałek kręcić to dalej, czy sobie odpuścić i wykreślić całego metina, co tutaj gdzieś tam jest napisane, więc tylko od was zależy, a co to będzie, to już się jutro przekonacie. Dobra, zdradzę wam ten sekret, jest poniedziałek, więc mogę wam zdradzić ten sekret. To będą dosłownie wszystkie możliwe poradniki na temat metin2.pl w formie wideo i z komentarzem głosowym, więc jeśli ktoś nie lubi szukać na wiki, będzie mógł sobie znaleźć tutaj bez najmniejszego problemu. I myślę, że wam się to spodoba, bo trochę w to pracy włożyłem i te podstawowe pierwsze rzeczy, czyli M1. Zmartretowałem M1 jak się tylko da w każdy możliwy sposób, więc myślę, że tutaj dużo będzie zabawy. Zrobię wam taką playlistę pod tytułem zarabianie, nie wiem, drop i... Dobra, to miało być tak, zarabianie, drop, inne sposoby zarobku i myślę nad ekwipunkiem, że taki, wiecie, podstawowa rzecz, ekwipunek na daną mapę plus autołowy, jakie są wymagane ekwipunki, żeby to w ogóle ustać. No, coś takiego jest, tak? To już jest nagrane, więc to pierwsze, czyli ekwipunek jutro pójdzie już na YouTubie, będzie koło godziny 16, tak myślę, 16-17, jeszcze nie wiem, które to wrzucę. Myślę, że dzisiaj będę musiał to zrenderować, bo jeszcze nie jest zrenderowane. Mam 8 Vegasów odpalonych na raz i to jest 8 filmików na ten tydzień, więc no cóż, będzie dużo oglądania z PL-a. Myślę, że niektórzy będą zadowoleni. Mam nadzieję, że nie za dużo to będzie, jeśli chodzi o same filmy i będziecie mieli co oglądać. Postarałem się, żeby do 10 minut były, tak samo jak dzisiejszy podcast, do 10 minut. Natomiast co do reszty, czy do privów, ja też wracam, bo nie odpowiedziałem na to pytanie pod ostatnim filmikiem. Nie. Niedobrze jest tak, jak jest. A ja chcę skończyć piękną listę, którą mam do zrobienia, więc jest też sporo pracy, uwierzcie, jest naprawdę dużo pracy, jeśli chodzi o same filmiki z innych gier i chcę Asasynę skończyć, bo naprawdę się wciągnąłem w niego. Niby, nie wiem, staram się godzinę, półtorej dziennie, żeby te 3 odcinki nagrać, ale to jest, ostatnio wstałem, nie mogłem spać w ogóle o godzinie 2 w nocy i sobie nagrałem 2 odcinki, więc też spoko jazda. Natomiast w nocy w Metina nie ma szans. Nie ma szans, ale za to fajnie się potem... No dobra, szczególnie trzeba... 6:30 wstać. To się super śpi. 3 godziny kolejne, więc jest spoko. A nawet nie. To było na tyle w dzisiejszym podcaście. Jeśli chcecie następne podcasty i macie jakiś pomysł, o czym można by pogadać i co was może interesować, walcie śmiało. Czemu taka forma, a nie jakaś typu vlogowa? Może dlatego, że wolę taką formę głosową? No cóż, podcast numer 2? Nie, nazwę go podcast numer 1 i tak zaczniemy. Jeśli będą wam się podobały tego typu filmy, czyli podcasty, zapraszam do komentowania. I na pewno znajdziemy temat na jakiś następny podcast. A co, kiedy? Kiedy i gdzie te podcasty będą? Wszystko na YouTubie. A, i jest jeszcze jeden mały myk. Wszystkie będą też na fejsie. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie Dim2. Widzimy się już niedługo. Pa, pa.